Słuchajcie, nigdy nie uznawałem siebie za speca od hip-hopu, ale kiedy dobre 6-7 lat temu usłyszałem płytę Skandal zespołu Molesta, to się poczułem tak, jakbym posłuchał pierwszej płyty zespołu Deserter albo pierwszej płyty Brygady Kryzys. Poczułem siłę, poczułem szczerość, poczułem bezkompromisowość. I wtedy wiedziałem, że będę chciał się kiedyś z tymi facetami spotkać i pogadać o tym, jak oni widzą Polskę i Polaków. I dzisiaj będą moim i waszym muzycznym i nie tylko gościem. To jest tylko część składu zespołu Molesta, ale mam nadzieję, że to będzie ciekawy występ i ciekawa rozmowa. Panie, panowie, Wienio i Pele, zapraszam bardzo serdecznie. Panie, panowie, Wienio i Pele, zapraszam bardzo serdecznie, brawa! Wienio i Pele, autentyk twardy, 15 minut projekt. DJ Romek jest z nami. W głowie mi szumi jeszcze wczorajsza wódka. Wczorajsza noc wcale krótka nie była, a dla niektórych pewnie się jeszcze nie kończyła. Następny dzień, tylko zwykle i karusel. Tylko spóźniony na ustawkę z tytusem. Misja dostarczyć master na winyle. Puszczam SMS i odpływam na chwilę. Dzień dobry, za ile i czy w ogóle da się? Przerwał zadumę, telefon w międzyczasie. Żeby zagrać taki sztos jak w trasie. Wiesz tym koleżkom, co gra na basie. Przystanek w centrum, z nieba leje żar. To szybkie tempo, przełamia miejski bar. Tysiące ludzi, miliony spraw do załatwienia. Skręcę se jointa i poszukam gdzieś wienia. Zobaczę co słychać u chłopaków w jakusie. Na ławkach przy muzie szczegół klipu dogadam. Wpadnę do dysku, spadam do zbioru. Jutro muszę oddać singiel do pomadoru. Po drodze odwiedzę antykwariat płytowy. Może znajdę coś, co wzbogaci projekt nowy. Dzień po dniu, tydzień w tydzień brak. Tak od 7 lat, cały czas. Tak od 7 lat. Dzień w dzień, tydzień w tydzień, elo. Czuję, że to wszystko, elo. W dobrą stronę idzie, elo. Tak od 7 lat, elo. Dzień w dzień, tydzień w tydzień, elo. Czuję, że to wszystko, elo. W dobrą stronę idzie, elo. Trzeba skończyć na piątek poligrafię. Zrobię to najlepiej jak potrafię. A w międzyczasie projekt ulotki. A w autobusie pomysł do nowej zwrotki. Gdzieś na kolanie wymyślę plan promocji. Ten temat wzbudza wciąż wiele emocji. Szybko do studia środkiem lokomocji. Dziesiątki opcji, którą wybiorę. Tylko z uporem PSO coś działamy. A nasze plany same w czym się zamienią. Razem z premierą najnowszego krążka. Odczuję ulgę i dalej podążam. Szlakiem winyli kompakt. I kaset, naklejek pasę, ruszamy w trasę. Zdobyć kolejną plakietkę z koncertu. Grubo ponad setkę graliśmy na pewno. Strzynie pancerną DJ Harley płytami. Wjeżdżam do studia z nowymi tekstami. Tam z koleżkami chwilę odpocznę. Nowy album zamknie cyk całoroczny. Tak od 7 lat. Elo. Dzień, dzień, tydzień, tydzień, elo. Czuję, że to wszystko, elo. W dobrą stronę idzie, elo. Tak od 7 lat. Dzień w tydzień, elo. Czuję, że to wszystko, elo. W dobrą stronę idzie, elo. DJ Romek. I grot. Tak od 7 lat, elo. Dzień, dzień, tydzień, tydzień, elo. Czuję, że to wszystko, elo. W dobrą stronę idzie, elo. Tak od 7 lat, elo. Dzień, dzień, tydzień, tydzień, elo. Czuję, że to wszystko, elo. W dobrą stronę idzie, tak od 7 lat, tak od 7 lat. Dzień, dzień, tydzień, tydzień, dzień, dzień, tydzień, tydzień. Czuję, że to wszystko, czuję, że to wszystko. W dobrą stronę idzie, w dobrą stronę idzie. Tak od 7 lat, tak od 7 lat. Dzień, dzień, tydzień, tydzień, dzień, dzień, tydzień. Czuję, że to wszystko, czuję, że to wszystko. W dobrą stronę idzie. Brawo!
Czołem. To jest ten schodek właśnie. Cześć, tak? Cześć. To jest słynny schodek. To jest słynny schodek, tak. O, o, proszę bardzo. Proszę. Dobra, dopijemy. 24,99. 24... Taka tania płyta? No. Naprawdę? Mhm. Ale, Staszek Sojka śpiewający Jana Pawła II za 100 zł. Znaczy za 10 zł jest. Na stadionie? W sklepie. A, no to faktem, że największy sklep muzyczny w tym kraju to jest stadion. Panowie, możemy? Możemy. Jak myślicie, czy występ w takim programie jak ten może zaszkodzić wam jako... Tak, zwłaszcza jak cały czas o pedałach. Jest gadka. Pierdykasz tutaj jakieś głupoty, tak, że się tego słuchać nie chce, po prostu wiesz. Jak ja teraz mam wyjść na miasto, to ja będę się wstydził, że u ciebie w programie byłem. Krótko i na temat. Jakie opedał? Nienawidzę pedalstwa. Krótko i na temat. Widziałeś? Ten długowłosy. Aż mi się ręka nie, no bo jest tak naprawdę, no słuchajcie, no raz, dwa, spoko, kurde, wiesz, czasami to śmieszy, ale jak jest non-stop z każdym gościem, jest gadka o pedałach, o homoseksualizmie, to naprawdę chce się tym żygać, wiesz. Ale czy nie boicie się, że właśnie dokładnie się wbijacie w nastroje społeczne, jakie towarzyszą zjawiskowi mniejszości seksualnej? Panowie, no to są ludzie, oni też chcą kochać, chcą normalnie żyć, chodzić za ja jestem wierzący, wczoraj pobłogosławił nas papież, ja takich rzeczy po prostu nie chcę w ogóle mieć z tym nic wspólnego. Krótko i na temat, po prostu wiesz, musisz to uszanować. Okej. Chciałbym tylko... Także powiedzmy chociaż raz coś w tym programie wartościowego może. Co da ludziom do myślenia, albo uczyni ich lepszym, albo gorszym. Okej. Okay. Zapominam o temacie homoseksualistów. Spoko. Brawo. Brawo. No właśnie. Hip-hop u papieża. Panowie, jak to odebraliście? No bo bardzo mieszane są reakcje. Jaka jest wasza? Moja reakcja to jest następująca. Znaczy 966 to jest chrzest Polski, a 2004 to jest chrzest hip-hopu przez papieża. Mhm. Został oficjalnie... Bo pamiętając o tym datą. Oczywiście, że hip-hop nie służy głównie do tego, żeby, wiesz, dzieciaki wąchały koks i piły wódkę. Chodzi o to, żeby zaczęły myśleć. Mhm. Nie? I teraz my dajemy swoją muzykę ludziom po to, żeby oni odbierali ją jako... My chcemy, żeby to był zacny czyn, zacny cel. Muzykę hip-hop trzeba używać do zacnych celów, nie do niecnych. Jak ktoś mówi, że kogoś tam, wiesz... Nie wiem, że wącha kokainę w tekście i młody dzieciak to słucha, który ma 12 lat, a wiemy, że ta, wiesz, ten wiek cały czas się zmniejsza, bo ten hip-hop coraz szerzej wpływa, jakby wiesz, wszędzie w szkołach jest go pełno. Jak było w jakimś na TVN-ie powiedziane, że kiedyś było dwóch na ulicy, a teraz jest sześciu w jednym bloku, nie? Czyli po prostu trzeba uważać na to, co się mówi, no. I rzeczywiście, jeśli papież powiedział, że jeśli oni, że to jest cud, że oni to mogą robić, ten breakdance, no to dla nas tak samo to jest cud, że my możemy robić to, co nie każdemu jest dane, żeby, bo nie każdy może mieć zespół, nie wiem, i grać sobie fajne koncerty. Czy ja rozumiem, że waszym przesłaniem najbardziej uniwersalnym jest szeroko pojęta tolerancja i dobre uczynki, bycie dobrym człowiekiem. Przede wszystkim być dobrym człowiekiem dla ludzi, którzy niekoniecznie muszą być dobrymi ludźmi. Okej, zaryzykuję jednak to pytanie. A jeżeli ktoś jest gejem? Panowie, no sorry, no... Bez komentarza następny zestaw poprosimy. Czy rozumiem, że nie? Nie chcemy o tym w ogóle rozmawiać, dobrze? Dobra, czy nie odnosicie takiego wrażenia, że media mogą wam troszeczkę ukraść tę kulturę, że ona zaczyna być tak oficjalnie analizowana, opisywana przez to przez ludzi, którzy są dwa razy od was starsi, że powstaje chaos w mediach. No ostatnio szczególnie... Kradną nam tą kulturę i robią z niej zło. Z tym hip-hopem robią to, czego myśmy nie chcieli, żeby było na samym początku, gdy zaczęliśmy robić płytę papkę pierwszą. Multimedialną po prostu. Robią z tego lipę totalną w stylu McDonald's jest hip-hopowy, kurde. Babcia na straganie słucha hip-hopu. Mhm. Gościu na stadionie ma podrabiane buty hip-hopowe. Ten ma smycze. Nawet ty masz smycze, chociaż nie jesteś hip-hopowcem. Wiesz, nie co chodzi. No. Czyli to jest już taki wielki przemysł, media z tego zrobiły, że po prostu... Z pastę rapową kupuje się do zębów na przykład, wiesz, jakiś mało lat tańczy jakoś tam, wiesz. No i to poszło w takie strony... I teraz ci, którzy zaczęli robić ten hip-hop z innych celów, że chcieli dać coś ludziom, postrzegani są jako te pajace, takie, którzy tańczą w żółtej czapeczce i wiesz. Aha. I to jest złe. No dobrze, ale czy nie odnosicie takiego wrażenia, że dopiero jak papież czy Krzysztof Zanussi pobłogosławili tę kulturę, to ona zyskała miano kultury, że od paru dni można oficjalnie... Ona zawsze była kulturą, to media zrobiły z jej subkulturę, popkulturę, podkulturę, czy inną jakąś kulturę, kurwa, wiesz. No właśnie, na czym polega? Ona zawsze była kulturą, bo hip-hop jest kulturą. Składa się z graffiti, z breakdance i z rapu. To są trzy podstawowe. Jeszcze niektórzy dołączają do tego
deskorolkę i takie jeszcze inne ekstremalne sporty, ale to zawsze była kultura hip-hopowa od samego początku. Mhm. Bo tak naprawdę dlaczego chciałem was zaprosić? Chciałem, żebyście mogli wytłumaczyć wy szereg stereotypów, które funkcjonują na temat hip-hopowców. Na przykład wielkie napisy HWDP. No. Kojarzycie, o co chodzi, prawda? Ty nie umiesz. Pisz, widziałeś mnie ujaranego? Pisz, pisz, nie, ja nie umiesz moje wódki, a ty bijesz i samochody rozwalasz. W filmach dokumentalnych, że to wy jesteście nosicielami hasła pod tytułem chuj w dupę policji. Brawo, to wziął? Brawo, dla nas. No my to robimy, no. Ale to nie ma bez... Nie, podgracie, od czego to wynika? Spokojnie, spokojnie, bo to... Kolega najpierw wyjaśni. Trzeba wyjaśnić to. Kolega wyjaśni. Bo to jak... Analizuje to. Dobre uczynki, rozumiesz? A tu nagle HWDP, to nie jest przyjemny uczynek. No tak, ale to HWDP nie ma być rodzajem buntu, w sensie, że wszyscy hip-hopowcy mają wyjść na ulicę i napadać na komisariaty. Tylko, że to chodzi o to, że na przykład jeżeli... stoją chłopaki, powiedzmy, pod blokiem, jeśli to ma być klasyczny stereotyp, nie? Pod blokiem stoją i nic nie robią, w sensie, palą papierosy, bo nie mają gdzie spędzać tego czasu. Nie ma kółka fotograficznego, powiedzmy, czy innego kółka, jakiegoś innego. Jak się nic nie robi, to się zawsze coś wymyśli. Nie? Ale niekoniecznie oni muszą to wymyślić. Może podejść do nich policja i po prostu zacząć ich spisywać, może być agresywna do nich. I wtedy to hasło powstało, żeby za wszelką cenę nie współpracować z policją, bo to są jeszcze więcsi bandyci niż ci, którzy stoją pod tymi blokami. Dokładnie tak jest. Brawo! Dobra. Teraz rozumiem, tylko teraz zastanówmy się, czy napis HWDP, którzy coraz młodsi ludzie zaczynają przyjmować jako własną ikonę, czy on, wiesz, bo to jest takie bardzo agresywne uproszczenie. Że policja jest przeciwko, bo widzi faceta ostrzyżonego na krótko, że widzi faceta w bluzie. Czy rzeczywiście tak jest zawsze, że czujecie się prześladowani? Nie, 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 tak nie jest zawsze, bo... Jesteś często... Odkąd znalazłem swoją drogę w życiu, tak nie ma już. Aha. Czyli mam co robić i się z tego stereotypu wydobyłem niejako, bo nie jestem w miejscach, gdzie potencjalnie mógł być spisany przez policję, nie wiem. Aha. No dobrze, ale kolejne... Bo studia nie wejdą, bo jest zamknięte. A my absolutnie pracujemy, robimy muzykę, piszemy teksty, wiesz, okay. Siedzimy w swoim studiu. Mamy co robić, mamy co robić, nie dotyczy nas ta sprawa w ogóle. No dobrze, a to mamy w sercu, nie muszę tego na t-shircie nosić, wiesz. Mhm. Żeby, żeby pokazać w szkole, że jestem hip-hopowcem, wiesz, 10 kolegom. Kiedyś było, że był jeden hip-hopowiec, się śmiali z niego, że ma szerokie spodnie, a teraz jest 20 jest w klasie i kto nie ma tej koszulki, to jest lany po prostu. I się śmieją z niego. Rozumiesz. To jest taka ikona, żeby on się pokazał właśnie, że jest hip-hopowy. Ale nie czujecie się dziwnie, jak widzicie dzieciaki po 6-7 lat, które mają właśnie koszulki z napisem HWDP? No, no to czuję się dziwnie. Chodźmy wszyscy do pubu. To jest taka koszulka, wiesz, zmienione logo jest po prostu. Chodźmy wszyscy do pubu. HWDP. Chodźmy wszyscy do pubu. Chodźmy wszyscy do pubu. No dobrze. Okej, okay, a tam w pubie będą policjanci. Skończmy już temat policji. Dobra, kolejny temat, który chciałem poruszyć, który jest przypisywany waszej kulturze. Ja hip-hop definiuję jako kulturę, która jest waszą kulturą. Ja się tylko przyglądam, jak mi się płyty podobają, to ich słucham. Ale w waszej kulturze aż kipi od informacji, nawet na waszych płytach, o jaraniu jointów. O. No, a masz coś? A mam mieć? No właśnie, myślałem, że coś będziecie mieć. No panowie, no... To znaczy, że co? No. No teraz jest tak, że jesteście dzisiaj, czy wam się to podoba, czy nie, gwiazdami dla waszych rówieśników, dla ludzi młodszych. Nie jesteście gwiazdami. No dobra, jesteście dla nich autorytetami. Jesteście punktami odniesienia. Jesteśmy chłopakami, którzy grają po prostu muzykę. No. Okej, okay, do czego zmierzasz? Dalej, proszę. Chodzi mi o to, czy jak koleś słucha waszej płyty, chociażby tej, gdzie jest dosyć przyjaźnie opisane, że za jaranie jointów, czy jak wy to nazywacie, to jest w sumie zjawisko pozytywne. Nie boicie się tego, że... W którym kawałku tak jest? Nie ma tu nic o jaraniu? Ani razu? Skręcę sobie jointa, poszukam gdzieś cienia. No. Słuchaj, no. No chyba nie skręcisz tego jointa i nie schowasz go do kieszonki, ani nie dasz mamie, tylko będziesz go jarał, no. Moja mama nie pali. A twoja mama? Też nie. A twoja mama wie, że jarasz, Mariś? Wie, że jara i nie lubi tego, bo to jest taki stereotyp u starszych ludzi, że jednak to jest jakieś tam zło, ale generalnie ja postrzegam w ogóle, wiesz, na przykład picie alkoholu bardziej dalece negatywnie, bardziej do kwadratu niż w ogóle palenie jointów. Kiedy się pali jointy, człowiek przychodzi, nie chce się przytulić do swojej dziewczyny, a nie ją bić na przykład w stanie agonii alkoholowej na przykład. Także to jest właśnie ta różnica między tym, że to jednak człowieka uspokaja i nie wiem, duchowo na przykład jakoś powoduje bodziec, żeby się rozwijać, niż nie wiem, niż dalej pić 4 dni z kolegami. I wiesz, i... Okej, okay, a twoja mama na przykład akceptuje to, że jarasz jointy? Myślę, że się pogodziła z tym. Aha.
Chociaż ale... ostatnio długo nie palę. Ja tak samo przyznaję się, że długo nie palę. A długo to jest ile? Dwa dni, tydzień? Trzy miesiące. Ja z półtora roku. Panowie, ale nie, poczekaj, bo ja widzę pewną sprzeczność. Mówicie hasło czyń dobro, bądź dobrym człowiekiem, a jednak... Palenie jointów niczym nie przeszkadza, żeby być dobrym człowiekiem. Nie można, jak trafi na wrażliwą jednostkę, nie można dostać jednak mojej schizy, mojego świra, jak młody chłopak. Słuchaj, ja też ci powiem takie zdanie. Jarałeś kiedyś jointy? Oczywiście. No alkohol no zobacz, na i jointy też są dla ludzi, to powiedział u ciebie tak, Tytus, tak? Tak, tak? Ale nie są dla debili. I to jest krótkie rozwiązanie tej sytuacji. Jeśli umiesz wyczuć we wszystkim jakiś złoty środek dystans. I dystans... Umiesz. Od razu ci mówię. Ty nie umiesz. Widziałeś mnie ujaranego? Pić to trzeba umieć wojewódzki, a ty bijesz i samochody rozwalasz. No pić to trzeba umieć wojewódzki. Teraz ciasto, bo normalnie ty zachowałeś się jak ten największy chamek Polak, co właśnie samochody tłucze i masz trochę sławy i poszedłeś, pobiłeś, spożyłeś alkohol i pobiłeś jakiegoś tam biednego dziennikarzyna. Czytałem w gazecie. Człowiek. A ty wierzysz tak w gazecie? A jak nie, napiszą... ale było twoje zdjęcie w kurce zimowej. Zapewne to było prawdziwe zdjęcie, a nie wyciągnięte z jakiejś wierzy. Wieniu. No, wienio. Wienio, dobrze. Wienio. Wienio to trwał. Wienio. Wienio. To ja cię teraz zapytam, jak ty ufasz gazecie. A jak ja czytam wienio, że hip-hop i dresiarze to jest to samo, że hip-hop i kibole to jest to samo, to ja mam w to wierzyć? Mam w to są ufać? Części wspólne wszystkich subkultur, bo to są jednak ludzie z ulicy, ludzie, którzy jakieś na tych klimatach wyrośli. Także trudno, żeby to było rozgraniczone, że hip-hopowcy nie chodzą na przykład na Legię, a wśród kibiców nie ma hip-hopowców. No, nie można tego też tak... Przecież ludzie słuchają muzyki po prostu, nie? A jak tutaj siedzi artystka, nie wiem, czy słyszeliście, Ania Ortodok z zespołu Kloster Keller. Oglądałem. Tak, i Ania mówi, że ona widzi bandytę, który kradnie jej radio w samochodzie, ma takie spodnie. Mówi, no wiesz, hip-hopowiec, bandyta, dresiarz. No ale to, wiesz, no... To są też stereotypy medialne. Nie, no, wiem, o czym mówisz, no ale na przykład też bandyci działają w przebraniu, no. Nie słyszałeś, że bandyta się przebrał za policjanta i napadli na tir? Nie słyszałeś o tym? To jest ta sama technika stosowali na przykład, no i co, nie może tak pomyśleć. Czy ja rozumiem, że jak ja włożę takie spodnie szerokie i pójdę rozrywać lusterka, to będzie na hip-hopowców. No, a na kogo, no? Dzięki za pomysł, panowie. Dobrze. Ty nauczyłbyś się skraczować. Przyjdą i wszystkich obrażą. Kolejny stereotyp, bo czyś takim rozmawiamy, macie okazję porozmawiać ze mną i ogląda was masowy widz, który ma głowę przesiągniętą stereotypami, że bandyci, że właśnie bluzy z kapturami, że napadają, że kibole. Szczerze mówiąc, jak tu przychodziłem do tego programu, to myślałem, że będziesz jakoś głębiej wchodził w tą muzykę, a ty bierzesz takie te powszednie rzeczy i takie no, rzucasz pamiętam. I mamy... Dobrze, daj mu skończyć, no. To poczekaj, to teraz... No, zastanów się. Tak. Mam, mogę już? Kolejny stereotyp, który szczególnie z tej płyty emanuje, to była pierwsza płyta wasza, którą ja poznałem, przyznaję się, podobała mi się. No, to była pierwsza płyta Wienia i Włodka. Tak. Człowieku. Dobrze, może coś powiesz o tej płycie. Bo... A czy mogę jeszcze o tej skończyć, czy nie? Dobrze. Proszę. Do tej przejdziemy. To tutaj, kurczę, są balangi, są dupy, są imprezy. No. Czy to jest, kurczę, krzewienie wzorca dla młodych ludzi? Nie, też ci powiem inaczej, bo każda płyta... Poczekajcie! Chcesz się przesiąść? Zapraszam. Nie, to mój wspólas, ja nie mogę. Ja coś ci powiem teraz. Każda płyta gazety, to jest jak gazeta hip-hopowa. Gazeta czasem jest nieaktualna. To są płyty starocie, to jest starość dla mnie. Ja tu nie mogę swojego wokalu słuchać. Ja teraz mam przetarty wokal i ja tutaj na tej płycie dopiero zaprezentowałem takie odczucia, takie wartości, które teraz... Nie, no dobra, nie jarałeś, nie bzykałeś na imprezach, nie chlałeś. To wszystko było tak, ale słuchajcie, czasami niektóre teksty są nieaktualne. Jest już. Bardzo wiele wartościowych rzeczy, naprawdę. Bardzo wiele wartościowych. Jakie? Oprócz tego, że jesteście kumplami, jesteście solidarni, jest tak. Pierwszy kawałek nazywa się Klima. Od razu jest o lojalności, o przyjaciołach. Niepisane wartości. Niepisane wartości. Okay. I tak dalej. Armagedon. Koniec świata niedługo, czyli patrzmy, co robimy, bo nasze dzieci chcą żyć tak samo. Przez narkotyki się traci wiele, przez alkohol tak. I głupotę. Jeśli tobą będzie rządzić wódka, twoja życiowa sekwencja okaże się krótka. Okaże się krótka. No. Utoniesz jak w oceanie łódka. Ale ja raz się napiłem, akurat lusterko zahaczyłem. No co ty chcesz do mnie, no? Wienio. Wiedziałem, że tak będzie. No taki no, osiedlowy szalala, ten. No. A tam nie ma nic, no. Ale jest... panowie, to wy pracujecie także na ten stereotyp, że Ursynów zmienia się w getto, że tam wejść do Ursynowa, to jak pojechać na Bronx od razu. Słuchajcie, bracie, Ursynów wydymany. To jest najbardziej uprzywilejowana dzielnica w Polsce. Ma metro, ma blisko wyścigi, ma górę nawet, na której można zjeżdżać na i ma snowboardzie. Was. I mam nas. I ludzi, my promujemy tą dzielnicę i kocham swoją dzielnicę. Ale skąd się bierze ten stereotyp, że tam jak człowiek wejdzie, to już poradzie jak w triangle bermudzki trungon, nie wyjdzie, no. Że to się zrobił, przepraszam, tak mówią. Bandycki Ursynów, bo tam rządzą hip-hopowcy. No panowie,
To nie są moje wymysły. Kuba, ja u ciebie to w programie słyszałem już 20 razy. To samo Cyganowi mówiłeś, robiąc takie gesty, jak taki czereśniak, który się... Tak czereśniaki pokazują hip-hopowców polskich. Ja tutaj nie tak robiłeś cygana, właśnie. Nie było tu cygana. Był cygan i cenę dwa razy u ciebie w programie, nie oszukuj. A, mówisz o myślałem, że Jacek cygan. Nie, Boże. Jacusiek nie. Jacusiek mówisz nie. O wujek samozło. Wujek nie wiem, skąd się bierze taki stereotyp. No. To w takim razie wytłumacz mi. Ja jestem już starym człowiekiem. Ja was zaprosiłem, bo mi się podoba to, co robicie. Ja mogę tego nie rozumieć, dlatego zadaję wam pytania. Słucham. Spoko, powiedz, czego nie rozumiesz. Skąd się biorą w klipach hip-hopowych w 90% te gesty? Już mamo, mamo! Już ci odpowiada na to skąd pytanie. Skąd się to bierze? To się odpowiada, że ty patrzysz na całość i wydaje ci się, że ona, ta całość reprezentuje ten styl, a tak naprawdę tylko 10% tych hip-hopowców to są ludzie prawdziwi, zasługujący, robiący prawdziwy hip-hop. A te łebki, że tak nazwę ich, to oni tylko ściągają teledyski z amerykańskich, udają murzynów, nieudacznie, wiesz, samochody jakieś blink, dziwki, wiesz, koks i przeważają jakieś tony koksu, który jest naprawdę mąką krupczatką w teledysku. I to jest po prostu dla mnie śmieszne. Oni tworzą karykaturę naszej prawdziwej subkultury, wiesz, tego co jest prawdziwe. No a nie takie, że po prostu nijakie. Jeżeli jesteś inteligentny i uważnie się przyjrzysz i uważnie wsłuchasz się w ten hip-hop, to wyczujesz, kto gra prawdziwy rap, a kto gra... No właśnie, to są te słowa klucze, których ja nie łykam. Prawdziwy, autentyczny, no szczery. Prawdziwy, że tak jak poznajesz człowieka po rozmowie. Przepraszam, czy Tedę z Kukulską Natalią to jest prawdziwy hip-hop? Nie odpowiem na to pytanie. Bo to jest nie nasza sprawa. Bardzo cię proszę, odpowiedz mi na pytanie, jesteś moim gościem, poprosiłem cię. Crossovery, czyli futuringi tak zwane innych artystów z hip-hopowcami, to jest moralność tego MC, który zgodził się na to. Jeśli on się na to zgodził, to jest jego prywatna sprawa. A twoje zdanie na temat tego MC jest? Nie, moje zdanie jest takie, że ja nagrałem z Cool Kids of Death i z hardkorowym zespołem Schizma. To ja mogę teraz? I to jest z Tomkiem Lipińskim. I z Tomkiem Lipińskim. I ze Smolikiem. I z Nowiką i z Tomkiem. A propos tej Lipińskim. Płyty, że niby nie słuchałem. Słuchałem całej. Spoko. Tylko mnie zastanawia jedna rzecz, bo ja też czytałem wywiady z wami. Mhm. I w jednym z wywiadów przeczytałem tak. Wienio i Pele, co sądzicie o wspólnej płycie Tedy i Kukulskiej? My to jesteśmy za tolerancją, za swobodą, ale tego skurwysyna, jakbym dorwał, to mu nastał na gębę. Gdzie tak powiedziałeś? Niemożliwe! Tak nie było. Jesteśmy wiarygodni. Dawaj mnie, dopuszczaj mnie na tym telebimie, gdzie to było? Nie, ja to mam z internetu. I wy, to ale jest to niemożliwe, bo my się znamy dobrze z Tomkiem, z Jackiem, przepraszam, z Tedem i... To Tomek czy Jacek? Zaraz. Z Tomkiem to tu się dobrze znamy, a na zewnątrz się znamy z Tedem, nie? Także... To są prywatne bardzo sprawy. Bardzo agresywna wypowiedź. Nie, prywatne no to na pewno nie nasza, albo... To jest taka moralność. Jak się jak teraz na nim to usiadło, to zobacz, co się dzieje, że wszyscy się pytają mnie nagle po wydaniu mojej płyty, co sądzę o tym. Dlaczego? Pytajcie o moją muzykę, a nie o cudzą. Dobrze, to dlaczego mi to chcecie wtłoczyć, no że ja się na to wypowiadam? Musimy odpowiadać na pytania niezwiązane z nami, tylko z innymi hip-hopowymi... A tamtym co zrobił? A ty co zrobiłeś? A nie zadałeś na przykład jeszcze... pytania, skąd wziąłeś werbel w 16 kawałku? O! Wygląda mi znajomo, że go wziąłeś z Barry White'a na przykład. Dokładnie chciałem o to zapytać. Dobra, nie, już mogę, pogadajmy o tej ale płycie. Możemy, powoli się zbliżam. No. Dobrze. Zbliżam się, nie wiem, czy czuję, że się do ciebie, do was zbliżam w sensie artystycznym. Proszę tutaj szybciutko mi to powiedzieć. Słowa klucze, które pojawiają się, bo wasze środowisko funkcjonuje jako bardzo podzielone, bardzo skłócone. No. Prawda, szczerość, autentyzm. Jak ja, jako odbiorca, mam poznać, że ktoś jest autentyczny albo no, nieautentyczny? Tak samo jak na przykład... Masz być wierny od tutaj nam od pierwszej płyty. Jak słuchałeś, ale dlaczego to teraz wszystkie. A dlaczego nie, wam? Nie, albo nie, jest... na... a nie Peja na przykład, albo Tedę. To jest... Albo Norbi. Indywidualna jakby ocena no, słuchacza. No. Można poznać to w bardzo prosty sposób. Bardzo tak jak poznajesz kogoś przez rozmowę, tak samo poznasz hip-hopowca przez jego rap. Ale wracając do tej płyty. To na tej płycie jest numer, który właściwie jest, można powiedzieć, zaangażowanym utworem politycznym. Jest. Pojawiają się słowa o służbie zdrowia, o górnictwie, o prawnikach, tak, pijany. Jest blisko. Tak. O pijany tym, że... prezydent ogłasza orędzie, zrobili mu zdjęcie, pieniądze w kopercie. Co się stało w tym kraju nad Wisłą? Co się stało z tą ludźmi? Charyzmą tego narodu? No właśnie. No to jest smutne. No. Ale co się stało waszym zdaniem? Bo dzisiaj, przepraszam, ja znowu walnę frazesem, ale po to, żeby... Starsi wiedzieli, o co chodzi. Jeżeli się mówi, że jedynym autentycznym głosem pokolenia jest hip-hop, dlatego go nie ma w mediach, to co się stało, waszym zdaniem, w tym kraju nad Wisłą, z tymi ludźmi?
Pytasz o których ludzi? O tych na górze, czy tych normalnych ludzi, tacych jak no my? I życie jednych warunkują ci drudzy, więc... No, wszystko zależy od góry, wiadomo. No i jeżeli... Komuchy wyżarły mózgi ludziom po prostu, już nie mogą sobie pozwolić na to, żeby iść do kina, żeby pójść z córeczką, nie wiem, na kręgle, albo na coś, albo nawet tego, bo nie ma pieniędzy, bo trzeba od pierwszego do pierwszego wyżyć, no. I ten mózg już przez tyle lat tych ludzi starszych, starszego pokolenia tak się lasował, że oni już teraz nie mają nawet wyobraźni, co mogą ze swoim czasem zrobić. On może tylko gazetę kupić i sitcom obejrzeć w telewizji, bo ledwo mu starczy ten abonament telewizyjny. A młodzi my, to mamy jeszcze, możemy jeszcze wymyśleć sobie, bo zrobili nam jakieś multikina, zrobili bajery, my mamy co z czasem robić. Musimy pracować, żeby pokazać naszym dzieciom, żeby też nie zostać takim tłukiem przed telewizorem czy przed internetem, tylko coś... A powiedzcie, jak wy oceniacie, jeżeli widzicie, z perspektywy ludzi, którzy opowiadają o rzeczywistości waszym rówieśnikom, młodszym, także starszym jak ja, na przykład jak widzicie Kwaśniewski, Miller, Polski Parlament, Andrzej Leper, afera Rywina, no to wy nadajecie głos takim, jakby wy pokazujecie pewien wektor, jak ludzie to odbierają. Jak postrzegacie polską politykę, ludzi z polskiej polityki? Tragedia. To jest po prostu, wiesz, gorzej jak... To jest tragedia po prostu. Ale co to znaczy? No to tragedia, jak w Polsce się nie może nic dojść do takich zmian efektownych od tego, że jak weto pokazywali, wiesz, rycerze, a i do tej pory się kłócą jakieś pierdoły o jakieś nowosłowa, angielskie słowa, a nie potrafią poprawić warunków życia normalnych ludzi w Polsce, no to ja w ogóle po prostu rezygnuję z wyborów, rezygnuję z wszystkich spraw dotyczących, nie czytam gazet, nie chcę tych ryli widzieć po prostu, no i krótko. Po prostu. Są mówisz o twarzach. Są parszywe i robaczywe. Ale sam powiedziałeś w jakimś wywiadzie, że najlepszy freestyle'owiec jest Andrzej Leper. To był taki, wiesz, żart multimedialny, nie? Rozumiem, panie Andrzeju, już nieaktualne. Bo to nie, to nie jest mój ziomal. Zapomnij. To nie jest mój ziomal. To znaczy, że co, że nie jesteście patriotami? Ja kocham Polskę, ale nie za polityków, ty, no człowieku, no ustalmy, no. Kocham ją za krajobraz, za ludzi, którzy tu żyją, że potrafią mimo tego, za że swoich źle... ludzi kultury, słucham, też kocham Polskę. Co to znaczy ludzi kultury? Ludzie kultury, muzycy, artyści, wszyscy, którzy... Dziennikarze? Może czasem tam ktoś, wiesz, jest dobrym dziennikarzem, no. A często? Często? Czy dobrym jest? No nie, no widzę, że nie. Różnie, no. Nie, no, ty jesteś dobrym dziennikarzem, bez cukru. Bardzo dobrym, tylko przesadzasz za dużo czasami. Oj, z gejami, no. Nie, no, nie tylko, no, czasami, wiesz. Nie, bo mnie... Panowie. Bo ja cię znam długo, bo wiesz, że ja cię znam długo, bo czytałem Brum i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, zawsze gdzieś tam wojewódzki był. W hip-hopie, zawsze on tam był. Co wyście brali? Dobrze. Najnowszy towar, człowieku, na rynku. Dopiero wejdzie za tydzień. Panowie, powoli kończąc nasze spotkanie. Mam nadzieję, że ten program nie tyle wam zaszkodzi, co przyprowadzi na tę kanapę jeszcze innych artystów i będziemy mogli tak jak z wami otwarcie porozmawiać. Spoko. Bo mam nadzieję, że odebraliście tę rozmowę jako szczerą i chciałbym, żebyście chociaż raz w życiu pomyśleli. Wojewódzki, fajny ziomas. Dobrze. Jak skończysz z tym pedalstwem, to przybije ci piątkę na imprezie. No. A tak to nie. Nie. Wienio i Pele, dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia. To moje płyty. Na razie.